Ja jeszcze tira zabrałem. To mi się podoba. Acapulco. Lecę ufemse przez Fortnite'a. Nie, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Wskoczyłem do tira! Wskoczyłem do tira, stary! Rozumiem, stop! Nie, no dobra, trolu. Witam wszystkich bardzo serdecznie w trzecim odcinku w sezonie 7. Jak dobrze wiecie, moi kochani, zawsze, gdy do gry zostaje dodany jakiś nowy pojazd, ja staram się zrobić z nim coś dziwnego. I dzisiaj wraz z moim przyjacielem Szakiem postanowiliśmy, że postaramy się wygrać grę używając tylko i wyłącznie statku UFO. Dodatkowo postaramy się kogoś zgładzić, zrzucając na niego na przykład tira albo jakąś wielką cysternę. Uwierzcie mi na słowo, challenge wcale nie jest taki prosty, a zwłaszcza w dzień, w którym wystartował sezon. Jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, zostawiajcie łapeczki w górę, a jeżeli jesteś nowy na tym kanale, jeszcze go nie subskrybujesz, no to strzel subika z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnego odcinka z gry Fortnite. No i oczywiście w komentarzu napiszcie jakiś ciekawy pomysł na odcinek albo na challenge. Najbardziej lajkowane postaram się dla was nagrać. Teraz na ekranie wam się wyświetla 5 szczęśliwych zwycięzców, którzy wpisali kod Farel do sklepu i wygrali karnet bojowy. Gratuluję, odezwijcie się do mnie na e-mail. E-mail oczywiście macie w opisie. A teraz, moi kochani, zaczynajmy! Moi kochani, jest dzisiaj ze mną Szaku, siemano. Siema, witam. I dzisiaj lecimy zapolować na UFO. Moi drodzy, rozszyfrowałem, o co chodzi. Jeżeli jest fioletowa nazwa nad miejscówką, to znaczy tutaj jest inwazja UFO. I trzeba uważać. Ty, statek już wylądował jeden. Można do niego wsiąść od razu? Agenci stoją, uważaj, bo tam boty są jakieś. Tak, tak, widziałem. Chcemy generalnie wygrać odcinek latając statkiem UFO. Więc to będzie na pewno ciekawe wyzwanie. Zobaczymy, czy nam się uda to zrobić. Roboty leżą. Nice. Marshmallow z przodu. Po lewej leży, marshmallow został. UFO mnie porywa! Chłop mnie zrzucił! Wylądowałem na drzewie! Ha! Ale marshmallow leży. Nie, to bot był. Bot? Takie rzeczy robi? Kiedy go smita? Walę w niego, stary, pełną serią, nie? Dobra, spadł ten samolocik, na szczęście. Stary, wsiadaj do swojego statka UFO. Lecimy na max high. O kurde, jak wysoko. Jeszcze wyżej, jeszcze wyżej, jeszcze wyżej. Wracamy na statek matka. O tak o. Normalnie. Ja już tam lecę, stary. Zaraz się otworzy te na środku max coś. Chyba. Nie, nie jesteś na max. Dobra, jestem na maxie, no. A co, staramy się wygrać grę latając statkiem, no nie? W ogóle patrz, możesz sobie kontrol kliknąć i ten statek nie spada. No, to jest zarąbiste. I emotem możesz walić. Samolotem w samolocie. Nie, w statku UFO, statkiem UFO. Ej, ej, ej! Popsujesz maszynę. Co we mnie wleciałeś? Żarcik. Podnieśmy sobie na przykład drzewo. Nie mogę. Nie no, gdzie drzewo? Auto. Nie wiem, czy to ci bateria nie będzie schodziła, weź zobacz. Zaraz zobaczymy. Dawaj do strefki, generalnie, stary. Generalnie Farel stało 17 osób, żebyś tam nic nie zauważył. Ja bym chciał na kogoś go zrzucić, nie? Okej. Okay. Ale nie wiem, czy bateria mi nie schodzi cały czas przez to. Muszę się jej przyjrzeć. Poczekaj, na razie się nie ruszam, zobaczymy. Rusz paluszka. Ta! Weszło pod paznokieć! Dawaj, Szaczku, bo strefka. Opie. Wziąłeś auto? Wziąłem. No i lecimy. Dobra, generalnie 7 osób zostało, nie? Oprócz nas. No, będzie kozacko. Jak uda nam się porobić chłopów samochodami na sam koniec, to będzie coś pięknego przecież. Ale że mamy takie fajne auta, specjalne. Ja mam czarne, a ty? Gdzie ty jesteś? No, no też. A. Jestem obok. Siema, nie widziałem cię, byku. Siema. Dawaj do strefki. Tak wiesz, na spokojnie, nikomu się nie spieszy. Nie. No oczywiście. Co jest to? Spuściłeś auto? Leci! Ale troll. Generalnie jest przypał, stary. Bo mam bardzo mało baterii już. Do mnie chłop nawala, ja chyba muszę go zeszczelić. Mam rezerwę baterii, stary. No mało brakuje przecież, zamykaj się, głupia strefo! Szaku, lecę do ciebie, trudno. Nie wiem, ja się nawalam. Zrzucam. Dawaj tutaj. Nie no, chyba nie trafię. Trafię czy nie trafię? Wszyscy są tutaj w jednym miejscu. Nie, obok. Obok? Centralnie obok. Szkoda. Generalnie zostało 5 osób. Ląduję. Jak lądujesz? No bo mi się skończyła bateria. Nice, Farel! Nice! Ups! Staj sam na dwóch. To nie mają mitycznego jeszcze wariata, mają, stary! Ta, mityczny jest. Nice. Jesteś najlepszy, porobisz ich. Jestem najlepszy? Wyobraź sobie, że jesteś prosem. Dobra. Jestem prosem! Jakby co, to się nie przejmuj. Drugie miejsce też jest fajne, bo na podium. Dzięki. Dobra, bo ci 200 malców zostało, także ty tam uważaj z tym. Dzięki, dzięki. Nice! Nie no! Co jest? Nie wiem, nie mogę go trafić! No!
Ale w ogóle co ty zrobiłeś, on z lasera walił i ty żeś to zedytował. Tak, ja w ogóle nie czuję jeszcze tych broni, nie? Bym dostał taką bułę, że koniec. On nie trafił, ja nie trafiłem, nice. Okej, moi kochani, lecimy, że już chłop ma statek UFO i porwał auto, czy to UFO porwało auto? Nie, UFO. Uciekam. UFO mnie porwało! Mogę się leczyć, jakby UFO porwało. Dzięki, UFO. W ostatniej chwili. Nie, do rzeki. XD. Skakujesz, Aku, dawaj, wjeżdżamy w tam w chłopów. Nie widzę nic. Jeszcze UFO do nas z góry wali, rozumiesz ty to? To są chłopy, Szaku, do góry daj! Oraz spadamy. Jeden leży. Leży, nice. Kolejny. Gdzie on jest? Oznacz. 35 dostał w leży. Jeszcze jeden, Lastera. Jeszcze jeden tam jest, uważaj. 35 dostał. Nice. Okej, dawaj, Szaczku, teraz do strefki, bo już nas goni. Statki mamy. Okay. Walka wygrana, więc lecimy. Siema. Jak my było, partnerzy? Siema, mordko. Gdzie pan takiego fajnego Volkswagena kupił? Na złomowisku. Na złomowisku? Najlepsze ceny. Okej. Okay. Ile za kilogram złomu? A co cię to interesuje? Z policji jesteś? Tak. To nie powiem. Chłopa mam pod sobą. Biegnie z jakąś bronią. Nie, zrzucaj. Kurczę, ale idealnie stanął. No ale zanim by ten samochód doleciał, to w życiu bym go tak nie porobił. Tam dwa razy by sobie wszystko zrobił, co chciałem. Może ustawmy się już na środku strefy, co? No co to za różnica? W sumie żadna. No ja generalnie już mam mało tej baterii. O, bateria się rozładowywuje, ja bym to puścił. U mnie chyba też się rozładowywuje, bo słyszę jakiś dźwięk, ale... Dobra, ja stoję nad furgonetką i tak. Albo nie, nad tym domem, bo tu się leją. Widzę. Puszczam, dobra, puszczam, co będzie, to będzie. Nie no, ściągło go na prawo! Uderz! Nie. No i dupa. Dobra, jednak kontrolu, co tu siądę, wiesz, może wtedy się nie zużywa. Elo? Patrz, widzisz, patrz, przestaje chodzić. Może faktycznie? No dobra, tyle do końca. Najgorsze jest to, że my nawet nie możemy po nim chodzić. Nie no, chyba to jest dobre, byśmy spadli na naszej umiejętności. Jest taka szansa. Ja jestem chyba w strefie nawet, czekaj. Nie, Fary, jesteś trolem. Spadasz! No wiem! Dlaczego? No bo żeś mnie dotknął. Dobra, jest git. Jest lepiej niż git, nawet bym powiedział. Ja prawie spadłem, chłopy nas nie zauważyły, to jest tego. A widziałeś? UFO w UFie? Dobra, strefa już jest bardzo malutka. 9 osób w grze razem z nami, czyli 7, tak? Tak, dobrze, Farel, umiesz liczyć. Matematyka is easy. Pierwszy raz tak z trzech, po prostu nie zapomniałem. Tańczmy. Ale emocje, gościu. Jak na grzybach. Jak na muchomorach. Ty, Szaku, łap bandaż. Spadł. Nie! Jezus, dobrze, że nie łapałem. I ty tak mi więcej nie rób. Ale byś mi strolował, spadasz. Czemu bym cię strolował? Ja wysiadłem. Nie klikaj E pod żadnym pozorem i więcej mi nie rzucaj. Jesteś takim trolem. Faktycznie to by było złote, jakbyś wysiadł po bandaż. Dobra, byczku, 3, 2, 1. Jest git. Ja jest cały wierzę, czas git, nie? Jest cały czas mocno. 6 osób, 4. Co oni tam robią? Weź mi powiedz, stary. Ja już bym, jakbym miał samochód, to już bym rzucał nim, nie? Dwie osoby zostały. Widzę. Spadasz? Co jest? Bateria rozładowana. Lipa jest, Szaku. Dobra. Spokojnie. Niech rozwalą. Okej. Okay. Ja ląduję awaryjnie, więc spoko. Dobra, do mnie też już strzelają. Szaku, to ty walisz? 30. Ja schodzę na dół w takim razie. To rozwalasz mnie? Rozwalasz mi, no stary, nie, chatę. Nie, to mnie też walę. Dobra, ląduję. Do góry, HG zajmij. Leży. Dobra, dobij go. Dobra, zabił mnie. O, pompę szybką, na blisko. Chyba złotą. Nie! Nie no. Było blisko. Nara. Szejkujemy. Szejka. Kazało. O, chłop. Co masz? Okej, okay, dobra. Kozak, broń. Ale że z UFO będziesz takim pociskami walił? Normalnie. To może być niebezpieczne, coś mi się wydaje, nie? Nie warto tego, to sobie tylko tak żartowałem. Okej. Okay. Generalnie to serce jest obok nas. Chodź, lecimy po ten skarb ukryty. Dawaj,
Widzę, widzę, no. Musimy skoczyć, panie. Lecisz ufem? A jak? Redaktora gadał, ufem. Dobra, chodź, wsiadaj do ufa. Jestem na ufie. I byk z rakietki! Tak to może nie rób. Okej. Okay. Muzyka jest jak z ratowania świata. No, zarąbista jest ta muzyka, to prawda. Dobra, dawaj. Ale będzie dropik, pa, pa, pa! Woo! I co? No! Nie, no, tragedia jest. Dobra, super loot. Lecimy po drugiego. Ja jeszcze tira zabrałem. Dobra, no i gitara. To mi się podoba. Acapulco. Lecę ufem se przez Fortnite'a. Wiesz, że jak będzie na tej kurce, to mamy rip. Też mi się tak wydaje. Wiesz, co jest fajne? Fajne jest to, że jak oni patrzą się w niebo, to widzą ten statek. I ten statek nas bardzo osłania. Raczej kamuflujemy się dzięki temu. No na pewno z tym tirem na plecach na bank. Ale bez tira na pewno tak jest, no. Tego UFO chyba nie słychać, nie? Dobra, zamyka się strefka, stary. Co to będzie, co to będzie, co to będzie? Lecimy UFO-em. Nie, no wiedziałem. Kamie tak. Najgorszy. Może nas nie zabiją. 5 osób. Oj, Byniu, Byniu. To będzie dobre, nie? To będzie mega dobre. No tak, jak nas nie zauważą, to będzie szefostwo. Tam się strzelają. Jak pada, to może poleć, co? Zrzuć im na łeb to, a, czy nie? Ja lecę, lecę. Ale wróć do mnie. Wrócę, wrócę. Chyba jestem nad nimi. Dawaj, wal. Jestem ciekaw. Nie widzę nic, nie widzę nic. Leci, leci, ja ci powiem. Uderzył, ale... Uderzyło, nie widziałem, gdzie dziurę zrobiło, ale no niestety. A, czyli rozwala na pewno struktury. Dobra, zarąbiście. Jedna osoba została, Farel. Jedna? Dobra, Szaku, czyli tak. Nie, co ja zrobiłem, co ja zrobiłem? Wskoczyłem do tira, wskoczyłem do tira, stary! Nie, wyskakuj, żebyś nie spadł. Rozumiem, stop! Nie, no dobra, trolu. MC, czekaj, czekaj, czekaj. Jestem, 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 wskakuję. Leć do samolotu drugiego. Rozwalamy starą, pewnie gdzieś tu jest. Ale jak go znajdziesz, to nie zabijaj. Postaramy się na niego coś rzucić. Jest tu w boksie! Czekaj, muszę coś podnieść, muszę coś podnieść. Lecę po tira, poczekaj. Gdzie ten chłop jest? Jest, jo! Mordko! Łap tira! Nie trafiłem! Skakuję! Do ciebie, gdzie ty jesteś, Szaku? Nie widzę cię! Nie no, ląduję, 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 ląduję! Dawaj, dawaj, chodź, chodź, chodź! Wybiłeś mnie! Padnę, padnę, ginę! Nie, żyję! Nie padniesz, chłop to wziął! Co wziął? No, twój statek! Żartujesz sobie! No nie... Czekaj, chodź po mnie! Widzę, 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 widzę! Dostał 30 z 6 z górki! Jak dobrze pójdzie! Gdzie on jest? Został! No i... Co to było? Parasolka odblokowana przy pomocy statka UFO! UFO-em żeśmy to zrobili, stary. Także to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, że zostawić łapeczkę w górę. Jeżeli jesteś nowy, subskrybuj kanał. Po więcej wbijajcie na pixyshop.pl po przekazackie koszulki. Link do sklepu znajdziecie w opisie. A ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!